Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Mobilność wspiera Evstone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Cześć, witam. Kto zgadnie, co to za auto? Ale jak zawsze, najpierw przywitamy się z użytkownikiem. Nie jesteśmy na live, ale postanowiłem nagrać, bo to jest samochód elektryczny, chyba jeden z pierwszych, jakim w życiu jeździłem. Przypomnisz nam, z którego roku to jest konstrukcja? Ten samochód został sprzedany w 2012 roku przez Rometa. Natomiast... Czyli mamy 11-letniego elektryka. Tak. I kupiłeś go wtedy, tak? 11 lat temu? Nie, ja jestem czwartym użytkownikiem już tego samochodu. Aha. On był najpierw z salonu sprzedany gdzieś do Nysy, potem był w Grójcu, później z Grójca na krótko, chyba półtora czy dwa miesiące, pojechał do Przemyśla. I z Przemyśla znowu wrócił w okolice Grójca. Dobra, to podpytam tak, jaki to ma zasięg po tylu latach, jaki miało pierwotnie, jak to tu wygląda w tym samochodzie? Producent sprzedawał ten samochód wyposażony w akumulatory trakcyjne, kwasowe, zalewane elektrolitem. Było tutaj 9 akumulatorów o pojemności 150 Ah. I producent deklarował, że... Jakie napięciu to było? Pamiętam. 72 V, bo to były akumulatory nietypowe, 8-voltowe. Około 10 kWh, tak strzelam, tak, pi razy drzwi. 11 chyba. Aha, tam coś było. Takiego. I producent deklarował, że w trybie normalnym, czyli do 60 km na godzinę, da się na tych akumulatorach przejechać 90 km, natomiast w trybie ekonomicznym do 45 kilometrów na godzinę zasięg się podwoi, czyli 180 kilometrów. Ja jak kupiłem ten samochód, on miał jeszcze oryginalne akumulatory, znaczy tam jeden był wymieniony na nowy, natomiast te akumulatory już dogorzały. I ten. To nie jest technologia litowa, która jest dużo bardziej długowieczna. Kwasówki są niestety mniej żyją. To znaczy, o kwasówki przede wszystkim trzeba dbać. Zdecydowana większość użytkowników akumulatorów kwasowych nie wie o tym, że po każdym użyciu, po każdym przejechaniu takim samochodem, nie wiem, kilometr do sklepu czy coś, należy po powrocie znowu podłączyć go do gniazdka, żeby ten akumulator kwasowy cały czas, po każdym użyciu był w pełni na full naładowany. Czyli przeciwnie niż w dzisiejszych elektrykach i przy akumulatorach litowo-jonowych, które nie wolno w pełni naładowane zostawić, to tutaj trzeba go do pełna ładować. No ale to inna technologia, inne... Za każdym razem, po każdym użyciu ten akumulator musi być naładowany. Jeżeli są nowe akumulatory, raz się je naładuje, jeździ, aż się rozładują i tam dopiero po tygodniu one zostaną naładowane. To nówki, funkiel nieśmigane, najlepsze akumulatory w ciągu 2 lat można rozwalić. Zajechać. To co finalnie tutaj jest? Bo coś tu zmieniałeś z tymi akumulatorami? Tak. W tym momencie jest bateria 22S3P na ogniwach z Outlandera 2. To są ogniwa UASA LEV46. Bateria była niewiele używana, jak ją kupiłem. Z tego co mierzy... To jest plug-ina po prostu bateria. Tak. No to w sumie była pierwsza moja bateria z elektryka, jaką kupiłem, także tak troszeczkę w ciemno, ale to był bardzo dobry wybór, bo te ogniwa mają konektory śrubowe, można je elastycznie rekonfigurować. No i finalnie udało się tutaj włożyć 22S-y, chociaż gdyby na dzień dzisiejszy ktoś się decydował na zmianę ogniw w Romecie 4E, to sugerowałbym baterię 20S albo maksimum 21S, chcąc dalej korzystać z ładowarki pokładowej. Ja się zasugerowałem tym, jeszcze jak były akumulatory kwasowe w nim, że ta ładowarka miała taką fazę doładowywania, a nawet przeładowywania tych akumulatorów. No i na całej baterii było 92 V. No to myślę sobie, że 22S, 90,4 V, bo UASy ładujemy do 4,1 V zgodnie z zaleceniami producenta. Pomyślałem sobie, że będzie ok. Natomiast wtedy nie wiedziałem, że oryginalna ładowarka z tego Rometa, jak naładuje akumulatory do 86,5 V, robi sobie chwilę przerwy, bada, mierzy spadek napięcia i dopiero wtedy dalej je doładowuje.
A tutaj na litowkach... Na litówkach nie ma spadku napięcia. Na litówkach nie ma spadku napięcia i przy 86,5 V kończy się ładowanie baterii. Finalnie ile teraz masz kilowatogodzin? Bo to tak może takie jednostki, które bardziej do nas przemawiają. Tutaj jest 11,3 kWh. Czyli masz mniej więcej pierwotnie tyle, co było? Tak, z tym, tak, że masz już to na technologii dzisiejszej, czyli litowej. No tutaj... Jak jest zasięgi przy takiej typowej jeździe tutaj miejsko-podmiejskiej? Jak to szacujesz na dzień dzisiejszy? Lato, zima? Mogę się pochwalić, że tym rometem z baterią naładowaną do 92%, bo już mi się nie chciało czekać na doładowanie tej baterii na full, z Łodzi, z BP Młynek dojechałem do domu. No to było ponad coś koło 120 km. Jakie prędkości przelotowe? Jechałem w trybie Econo w nocy, także prędkość 46-47 km na godzinę. Czasami jak trzeba było, to włączałem tryb normalny. No to w trybie normalnym do 67 km na godzinę auto się jest w stanie rozpędzić. 67 to jest VMAX, tak? Tutaj dla niego? Tak, tak, tak. I jeżdżąc powiedzmy tym VMAXem, ile jesteś w stanie przejechać tak, nie wiem, w lecie, w zimie? Jakie różnice? Przyznam się szczerze, że takich challenge nie robiłem, żeby jechać cały czas z pedałem w podłodze. Jazda w lato z pedałem w podłodze wiąże się z tym, że zagotuje się silnik. Aha. Po prostu. Tutaj niestety oryginalny czujnik temperatury, który był na silniku, nie wiedzieć czemu się uszkodził. No i jak wkładałem baterię, no to jeden z czujników temperatury od BMS-a jest przyłożony po prostu do obudowy silnika i docieplony kawałkiem pianki, żeby zewnętrzne podmuchy powietrza go nie chłodziły. No i te wskazania, żeby były w miarę wiarygodne. No to kiedyś z synem, jak spieszyliśmy się na jakiś tam Community Day łapania Pokemonów do Garwolina, no to tam było 60 parę kilometrów. No to właśnie wtedy pedał w podłogę i jedziemy. Tam czort z baterią, aby się nie spóźnić za dużo, bo i tak już troszeczkę byliśmy spóźnieni. No i okazało się, że po 40 km silnik, znaczy obudowa zewnętrzna silnika nagrzała się do 60 stopni, nie, do 55. I tak jak było ustawione na BMS-ie, nastąpiło odcięcie baterii, no i było 15 minut postoju na ten czas na wychłodzenie silnika. Także tutaj z prędkościami maksymalnymi po prostu się nie da jeździć. Ten silnik ma moc nominalną 5 kW. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast sterownik Sevcona jest w stanie przewatować ten silnik do 20 kW. Aha, no to faktycznie troszkę. Znaczy do 20 kW to on go przewatowywuje w trybie normalnej jazdy przy przyspieszaniu. Jeżeli od zera depnie się pedał przyspieszenia i go nie odpuszcza, no to prąd pobierany z baterii nawet do 250 amperów dochodzi. Jeżeli zrobi mu się, chwilkę przerwy, no to tam powiedzmy 180-200 amperów, a jak się delikatnie wciska pedał gazu, no to on sobie powolutku powolutku przyspiesza i mniejszym prądem. Natomiast jadąc tutaj z VMAX prędkością, no to pobór jest na poziomie 80-100 amperów, co się przekłada na moc silnika 8-10 kW. Także czy chcemy, czy nie chcemy, to on przy tej prędkości się zagrzeje. A żeby silnika nie spalić, no i też nie uszkodzić magnesów neodymowych. Czyli generalnie lepiej go nie przegrzewać. Tym się jeździ delikatnie i przejechać jadąc delikatnie da się do 100 km może tak, bez jakiegoś wyzwania, nie? To znaczy tak jak mówię, jak ten... Ale właśnie, jak to jest ogrzewanie realizowane? Bo... oryginalnie została wstawiona grzałka elektryczna o mocy 600 chyba 50 czy 670 watów i wentylator, i to był tylko nadmuch z grubsza na przednią szybę, także prąd wciąga, ciepła nie daje, i ten wspólnie z bratem dołożyliśmy tutaj webasto spalinowe, jest na, pod przednią klapą na module baterii, i ten
I w zimę, tak jak trzeba się dogrzewać, no to wykorzystuję webasto spalinowe. No, przy takich malutkich bateriach to miało sens. Te iMiewy, Peugeoty Iony też często miałem montowane właśnie webasta, no bo tam było paręnaście kWh, więc podobna konstrukcja. No to 14 przy tak małych bateriach to tutaj ma to znaczenie, no bo jak masz baterię, nie wiem, jak masz potrzebujesz 2 kW na grzałkę, no tak masz baterię 60 kWh, to jest no, mały procent, natomiast jak masz 10 kWh i potrzebujesz 2 kW na grzałkę, no to wciąga, tak, że widać natychmiast, że jest spadek naładowania akumulatora. Dalej ponowię pytanie, albo inaczej zapytam. Jakie są Twoje potrzeby, jak się zdecydować na auto z tak małym zasięgiem? Ile robisz kilometrów dziennie? Dziennie to jest różnie, bo bardzo często wykorzystuję ten samochód do wożenia dzieci do szkoły. No, tam do szkoły nie jest daleko, 1,5 km, ale jak pada śnieg, czy deszcz, czy wieje wiatr, No to jedno dziecko na 8 zawieźć, drugie dziecko na 8:50, potem jedno kończy o 11:30, drugie kończy o 14:30. Krótkie trasy, po parę kilometrów. Tak, ale... Ile ci wyjdzie po całym dniu tych kilometrów? 10, 20? To różnie, czasami jeszcze gdzieś do sklepu się skoczy, czasami do znajomych, no to jednego dnia przebieg może być tam powiedzmy 6 kilometrów, drugiego dnia może być 20, jak pojadę na zakupy, czy to Góra Kalwaria, czy Grójec, no to już jeden wyjazd jest 50 km. Znaczy, no w sumie do Grójca, no tam zależy do którego sklepu, ale tam 17-20 km do Góry Kalwarii podobnie. Ale ten... Na Twoje potrzeby starczy jak najbardziej, nie? Na jednym ładowaniu w zupełności, tak nie oszczędzając baterii, no to jest 100 km zasięgu. Jeżeli tą baterię się naprawdę tak na maksa oszczędza, no to myślę, że do 130 km na jednym ładowaniu dałoby się zrobić, tak, ale to już tak hardkorowo. Żebyśmy nie przedłużali, potrzebujesz 50 km zasięgu, a masz 100, więc no generalnie jak wypisz, wymaluj pod Twoje potrzeby. To ostatnie moje pytanie jeszcze, albo będę miał nawet dwa. Jak to ładujesz, ile czasu się to ładuje? Jak to realizowane jest to ładowanie? Z racji tego, że jest podniesione napięcie na baterii, bo nominalnie było tutaj 72 V, teraz bateria jest 80 V na tych 22S-ach, to z oryginalnej ładowarki prawie nie korzystam. Chyba że jest bateria wyładowana do zera, czy prawie zera, i napięcie na niej spadnie do 70 V, napięcie odcięcia jest 66, no to można załączyć pokładową na ładowarkę, ona prądem 25 A doładuje baterię do 86,5 V, jak wspominałem, to jest gdzieś 60 czy tam 70% baterii. Niedługo po uruchomieniu tego auta kupiłem od Chińczyka ładowarki na 84 V. Zostały troszeczkę przerobione, oszukane, żeby ładowały do 94 V i na tych ładowarkach, pomimo tego, że miały być 20-amperowe, jak Chińczyk zapewniał, są 15-amperowe. Bateria ma 130 amperogodzin. Zwykle jest ładowana tam 50 do 100 amperogodzin, w zależności od stopnia rozładowania. No to można przeliczyć. Przez noc się zawsze naładuje. Tak. Przez noc to jak najbardziej. Natomiast tutaj dwie ładowarki od Chińczyka, 15 amperów, plus pokładowa 25. A jesteś w stanie to wszystko naraz zapiąć, jakbyś się uparł? Tak, jakbym się uparł z trzech faz, jednocześnie się ładując, to w 2,5 godziny myślę, żebym go naładował. Ale to generalnie auto elektryczne ładujemy w nocy i się nad tym nie zastanawiamy. Podpinamy, byle się do rana naładował i resztę to, tak, co to ma za znaczenie. Natomiast nie męcząc tej baterii na jednej chińskiej ładowarce, 15 amperów to jest czas ładowania maksymalnie 8 godzin. Także na spokojnie on się naładuje. No, czasami jak są jakieś awaryjne sytuacje, że trzeba gdzieś jechać, no to wtedy zapina się dwie lub trzy ładowarki, no i wtedy auto ładuje się szybciej, ale staram się nie katować tych baterii, chociaż co to jest za katowanie? To dla nich jest, myślę, niewielkie. Z tym, co Outlander potrafił wyprawiać z dwutonowym samochodem na tych bateriach, to tutaj to one mają życie jak w raju. Ostatnie pytanie jeszcze. Sorry, że cię przerwę.
Tak. Jakie to są koszty, żebym nie zapomniał, o jakich pieniądzach mówimy, ile takie urządzenia dzisiejsze warte? Oczywiście nie dokładnie, tylko tak szacując, bo ja w ogóle się nie orientuję. Jakbyś to... To wszystko zależy od tego, za jakie pieniądze znajdzie się dawcę. Te romeciki pojawiają się czasami na Otomoto czy na OLX-ie wystawione i tutaj są ceny różne, ale one wahają się w przedziale 15 do 20 tysięcy i najczęściej są to auta jeszcze z bateriami ołowiowymi i do wymiany. Chcąc wymieniać baterie na oryginalne, czy zamienniki takie jak były w tych gabarytach, żeby one się tutaj zmieściły, no to komplet nowych baterii ołowiowych będzie kolejne 10 tysięcy. Natomiast z baterią litowo-jonową to już jest troszeczkę więcej zabawy. No i nie oszukujmy się, trzeba mieć też troszeczkę o tym pojęcia, żeby taką... No tak, to jest niebezpieczna zabawa. Znaczy, żeby taką baterię zbudować w miarę bezpiecznie, oczywiście z BMS-em. Koszt samych ogniw z baterii litowo, znaczy z baterii z samochodów elektrycznych to jest 400 do 500 zł za kilowatogodzinę, chyba że jakieś inne baterie, no to mogą być droższe. No i w zależności od tego, jaką pojemność chcemy. No, jeżeli ktoś nie ma dużych wymagań, starczy mu bateria o pojemności 50 amperogodzin, bo nie jeździ dalej niż do sklepu czy tam do szkoły z dziećmi i dziennie robi 10 km, no to na baterii 50 amperogodzin 50 km powinien przejechać. Może tam z małym haczykiem in plus. Natomiast chcąc mieć większą baterię, czy zbliżoną do nominału 11 kWh, czy jeszcze większą na dłuższe trasy, ale powoli, bez szaleństw, no to już te pieniądze będą większe. No, czyli tak, reasumując, ze dwie dychy za zdrowe auto i jeszcze na dychę na baterię gdzieś trzeba przygotować. No, pi razy drzwi oczywiście. Bo oczywiście mamy czas na inflację, a do tego można... Lepiej kupić auto albo gorzej, jak ze wszystkim, nie? To znaczy, tutaj... ja osobiście drugi raz bym się nie upierał. No akurat ten samochód w zakupie trafił mi się w bardzo okazyjnej cenie. Nie będę mówił jak bardzo, ale w bardzo okazyjnej. I dlatego po przekalkulowaniu tego wszystkiego i też z dużą pomocą brata udało się go w miarę tanio usprawnić, przygotować do jazdy i nim jeździć. No i popatrzcie, tak to się prezentuje Romet 4e. Taki malutki elektryczek, na pewno będzie go łatwo zaparkować w mieście. Nieduże zużycie energii, nieduża cena zakupu, ale trzeba się liczyć z tym, że to jest auto no nie dla każdego. Trzeba się nim przejechać. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to trzeba się przejechać. Trzeba się przejechać, nie są to wrażenia dla każdego. Tak podpowiem, jak ktoś jeździł małym Fiatem, to myślę, że coś z małego Fiata to auto ma. Znaczy akurat to auto konstrukcyjnie to ma bardzo dużo części z Matiza, z Tico, ewentualnie z Suzuki Swifta, tutaj jest połowa zawieszenia. Natomiast pod takim względem mechanicznym to auto jest wyzwaniem, bo ono zostało zrobione na bazie chińskiego Yogomo, co zresztą widać na szybach, na znacznikach. Chińskie Yogomo miało napęd spalinowy z przodu, on został wyrzucony, został wstawiony napęd elektryczny na tylną belkę. Zaciski hamulcowe, przyznam się szczerze, że nie wiem z czego są, ale zestaw naprawczy, jakiś gumek, to był chyba z Kia Picanto. Albo albo z jakiejś innej. Mazdy, znaczy klocki hamulcowe są z którejś Mazdy, ale w tym momencie nie pamiętam. Tylne szczęki prawie pasują od Suzuki Vitara, tylko że te tylne szczęki mają 40 mm szerokości, a w Suzuki Vitara mają 35. Być może trzeba byłoby to jakoś dorabiać. Bębnów jeszcze nie znalazłem, tylnych. Rozpierak do szczęk hamulcowych z tyłu
No, ogrom wiedzy. Moglibyśmy tu chyba siedzieć do wieczora i mógłbyś opowiadać. Też był z jakiejś kiji chyba, tylko że trzeba było go dopasować, dorobić do niego podkładkę 4 mm, bo konstrukcyjnie był trochę mniejszy. Także części jakichkolwiek mechanicznych do tego samochodu w żadnym katalogu się nie znajdzie i trzeba po prostu dobierać. Wymontować uszkodzoną część suwmiarka w dłoń, pomierzyć średnicę, długości i wtedy w sklepie motoryzacyjnym albo w jakichś katalogach szukać, co najbardziej będzie pasowało, co będzie odpowiadało. No, tylna belka jest na przykład zrobiona na 6 silent blokach i te silent bloki, nie chcę teraz skłamać, ale przykładowo 4 mają średnicę zewnętrzną 39 mm, a 2 mają 39,5. I takich silent bloków nie ma. Nie ma w ogóle na rynku. Nigdzie ich się nie dostanie. Jak u mnie były wybite te silent bloki, to została wymontowana cała tylna belka, oddana do regeneracji i tam człowiek wybijał uszkodzone silent bloki, obsadzał tuleje, od nowa zalewał gumą i wygrzewał już na gotowo. Także... No jest to na pewno wyzwanie, ale jest. Z drugiej strony jest to praktycznie darmowa jazda. Jest zdecydowanie wyzwanie. Darmowa tak. Mając odrobinę fotowoltaiki, żeby naładować te baterie, jeździ się całkowicie za darmo. Nie przejmujemy się tym, co się dzieje na rynku paliw płynnych. Nie wymieniamy olej i filtrów. No, są to zawsze jakieś tam kolejne wydatki. Olej od czasu do czasu to w tylnym moście tylko. Mhm. Myślę, że wszystko, co najciekawsze, udało mi się wypytać. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patron za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć! Jeszcze na przebicz. Przeciętne zużycie energii to około 9 kWh, a opony to 145 na 70 na 12.